Prezydent Andrzej Duda. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo. Witam na uroczystości powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego oraz wręczenia aktów odwołania członkom odwołanym. Serdecznie witam Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości, przedstawicieli Prezydium Rady Dialogu Społecznego, panią Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącą strony rządowej. Pana Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Witam powoływanych w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli strony rządowej. Panią Magdalenę Rzeczkowską, minister finansów. Pana Waldemara Budę, ministra rozwoju i technologii. Oraz pana Piotra Nowaka. Ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystości uczestniczą pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Pani Bogna Jankę, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca prezydenta, przedstawiciel prezydenta w Radzie Dialogu Społecznego. Pani Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalny w Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2022 roku w skład Rady Dialogu Społecznego powołani zostali pani Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Zapraszam po odbiór aktu. Pan Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Zapraszam, panie ministrze. Jednocześnie postanowieniem z dnia 9 maja 2022 roku spełnionej funkcji w Radzie Dialogu Społecznego pan prezydent odwołał pana Piotra Nowaka, byłego ministra rozwoju i technologii. Zapraszam pana ministra. A także pana Tadeusza Kościńskiego, byłego ministra finansów, dzisiaj nieobecnego. Akt odwołania zostanie panu ministrowi przesłany. A teraz proszę uprzejmie pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowne panie i panowie ministrowie, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezesie, wszyscy wielce szanowni państwo, nie jest to pierwsza uroczystość zmian w składzie Rady Dialogu Społecznego. Także po stronie rządu Rzeczypospolitej Polskiej wiemy doskonale o tym, że zmiany na stanowiskach ministerialnych następują i wtedy automatycznie pociągają za sobą konieczność zmian także w Radzie Dialogu Społecznego, po to, by ta Rada mogła spracować sprawnie, po to, by mogła wykonywać swoje obowiązki. Dlatego chciałem dzisiaj bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Nowakowi za tą
służbę w Radzie Dialogu Społecznego, którą pełnił przez czas pełnienia swojej funkcji w Rządzie Rzeczypospolitej. Dziękuję za tą pracę, panie ministrze, dziękuję za trud włożony w te wszystkie działania, które wówczas się toczyły i życzę panu ministrowi powodzenia na dalszej ścieżce kariery zawodowej. Ogromnie, ogromnie za tą służbę dla Rzeczypospolitej jestem panu wdzięczny i życzę kolejnych pozytywnych doświadczeń, także w pracy dla Rzeczypospolitej. Wierzę w to głęboko, że Rzeczpospolita także i w przyszłości będzie miała w panu tego, który będzie gotów dla służby, dla niej i z pożytkiem dla naszego całego społeczeństwa, wykorzystując swoją wielką wiedzę i doświadczenie, także i międzynarodowe. Dziękuję bardzo za to, panie ministrze. Szanownych państwa ministrów, panią minister, pana ministra, witam. Wyzwania są duże, bo czasy są trudne. Doskonale państwo to wiecie, na co dzień realizując swoje funkcje. Rada Dialogu Społecznego musi się dzisiaj pochylać nad niezwykle trudnymi problemami, które wynikają przede wszystkim z przyczyn obiektywnych, to znaczy z sytuacji międzynarodowej, z wojny, jaką Rosja rozpoczęła ponad 2 miesiące temu na Ukrainie, z tego wszystko, co w związku z tym dzieje się na rynku surowcowym, z tego wszystkiego, co w związku z tym dzieje się na rynku paliw, z tego, co wiąże się z tym na giełdach, jeżeli chodzi o wartość obligacji, i wszystkimi tymi problemami, z którymi dzisiaj musi zmagać się choćby pani minister jako minister finansów, pani minister i jej współpracownicy. Ale oczywiście, co jest najtrudniejsze, to wszystko, także i wzrastające ceny materiałów budowlanych, także i w związku z tym pogarszające się możliwości rozwojowe dotykają, są problemem największym, oczywiście na bieżąco w tym pierwszym momencie dla rządzących, ale w efekcie niosą za sobą ogromne problemy społeczne w postaci impulsów inflacyjnych, których trudno się było spodziewać, a które z całą pewnością wojna wygenerowała w tym jeszcze większym stopniu, choć wszyscy wiemy, że przede wszystkim pochodzą one z czasów, i wtedy to się zaczęło, kiedy wydawaliśmy ogromne pieniądze na ratowanie polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, w związku z lockdownami, z którymi mieliśmy do czynienia. Wydawali praktycznie wszyscy na świecie. Skutek rzeczywiście jest ogromny impuls inflacyjny, który obserwujemy teraz, do którego dołożyła się wojna na Ukrainie. Co jest dzisiaj wielkim zadaniem Rady Dialogu Społecznego? Przy wszystkich zmianach, jakie są dzisiaj realizowane, tych przede wszystkim zmianach o charakterze ustawowym, tych zmianach, które pochodzą z inicjatywy rządu, to jednak prace z przedstawicielami partnerów społecznych, dyskusje z nimi, w jaki sposób te zmiany wprowadzić tak, by po pierwsze zaradzić problemom, a po drugie, by te problemy rzeczywiście i zmiany, które wnosimy, by dobrze zadziałały na sytuację społeczną, rzeczywiście były tymi, które spełnią pokładane w nich oczekiwania. Podam jako przykład takiej, uważam, bardzo dobrej w ostatnim czasie pracy Rady Dialogu Społecznego, niełatwej, bo związanej przecież z bardzo trudną dyskusją. Była to kwestia, którą omawialiśmy 16 lutego tego roku, kiedy mówiliśmy o koniecznych jednak mimo wszystko zmianach w nowych pakietach związanych z podatkami, że cały szereg różnego rodzaju mankamentów, problemów, które zostały stwierdzone, po prostu wymaga zwyczajnej naprawy póki czas po temu. Chcę bardzo podziękować, że wiele tych zmian w tej chwili jest procedowanych, że to są zmiany pozytywne, które rzeczywiście naprawiają, usuwają te wątpliwości, które wówczas były dyskutowane. Ale w ogromnym stopniu były one dyskutowane właśnie w otwarty sposób na Radzie Dialogu Społecznego, za co chcę całej Radzie z państwem przewodniczącymi na czele, z panią minister, z całego serca podziękować. Uważam, że to jest właśnie jeden z wzorcowych momentów pracy Rady Dialogu Społecznego, kiedy no twardo, w trudnym momencie kładzie się na stole trudne rzeczy po to, żeby o nich porozmawiać, po to, żeby nawet ta rozmowa czasem była rozmową w emocjach, ale w rozumieniu wszystkich i w ich wewnętrznym poczuciu, po to, by służyło to poprawie sytuacji, po to, by służyło to realizacji rzeczywistych potrzeb społecznych. To jest bardzo dobry przykład tej skutecznej pracy Rady Dialogu Społecznego, która dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej jest wielką satysfakcją z tego, że kiedyś tą Radę Dialogu Społecznego stworzyliśmy.
że kiedyś ona została wypracowana, że jako prezydent dzisiaj w jakimś sensie sprawuje nad nią patronat, nad jej pracą, choćby formalnie poprzez dokonywanie tych nominacji. Ogromnie Państwu dziękuję i bardzo liczę na to, że takie prace Rady Dialogu Społecznego właśnie w tych potrzebnych przede wszystkim sytuacjach będą się toczyły w sposób skuteczny, w sposób potrzebny i które pozwolą nam na wypracowanie najlepszych rozwiązań. Ogromnie za to dziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi, a państwu ministrom życzę powodzenia w pracach Rady i z góry dziękuję za takie bardzo merytoryczne i odpowiedzialne do nich podejście. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Zapraszam pana prezydenta, nowo powołanych członków Rady Dialogu Społecznego i pozostałych gości do wspólnego zdjęcia. Szanowni Państwo, na tym kończymy naszą uroczystość. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję.